oraz Aren Israelian z Armenii. Mniej więc to będzie włosko-armiański pojedynek. Bardzo ciekawe zestawienie finału. No, zawodnik włoski. Nie miałem okazji widzieć go, jakoś gdzieś uciekły jego walki, mimo że oglądałem cały turniej, ale musi prezentować naprawdę bardzo wysoki poziom, jeżeli dotarł do finału w tej kategorii wagowej. Więc myślę, że czeka nas bardzo interesujący pojedynek. Na pewno pierwszą rzeczą, którą warto zauważyć, to to, że naprawdę nisko stoi Włoch na nogach. No, piękne zbicie. No i tutaj bardzo ładne. To zbicie się nazywa zbiciem Saitieva. To zawodnik wielokrotny, medalista mistrzostw świata, trzykrotny mistrz olimpijski. Właśnie jako pierwszy wykonał ten element techniczny. Oj, wpadka Casso. No chociaż właśnie to Raul Casso prowadzi na razie 1-0 z Arenem Israelianem. Natomiast zobaczymy, ale widać, jest ambitny, jest aktywny Włoch i to powoduje, że również zdobywa drugi punkt w tej chwili. Konsekwentnie zbiera tą rękę, doskonale czuje ten element techniczny, jak widzę. Jak dotąd zawodnik z Armenii nie potrafi sobie z tym poradzić. A to zapowiada się naprawdę na niezwykle interesujący pojedynek, bo tutaj takim papierowym faworytem był dla mnie zawodnik z Armenii, ale jak widać Włoch rzeczywiście prezentuje dobry poziom, bardzo mądrze broni się, no! Oj, ciekawie, ale jednak Ormianin była, teraz tak. Dwa punkty, jednak chyba będą plecy, chociaż tutaj jeszcze Casso walczy, ale już raczej nie zawalczy, będą plecy. O, jeden błąd. No, bardzo cieszy się zawodnik z Armenii, także myślę, że tutaj wiedział, że czeka go naprawdę bardzo trudny pojedynek. A naprawdę można powiedzieć, że Raul Casso do tego finału właśnie przede wszystkim w pierwszej rundzie pokonał właśnie Ormianina Jakoba Davetiana 7-2, a potem wygrał z oglądanym Felipe Milą 3-2, więc naprawdę walki Raula Casso są, i to nawet widać po wynikach tutaj z tych mistrzostw Europy, były bardzo emocjonujące. Na przykład walka z Gukanem Hazimem z Bułgarii, która skończyła się, Janku, wyobraź się, jakim wynikiem, 9-8, więc to naprawdę to było interesujące. Natomiast warto wspomnieć o Arenie Israelianie, który po prostu dzisiaj okazał się lepszy i przez położenie na plecy, przez tusz zdobywa Mistrzostwo Europy do lat 15, a my wracamy za chwilę do Tauron Areny.